Ostatnie trzy dni w podlaskich statystykach covidowych zdawały się być spokojne, ale dzisiejszy raport przyniósł informację o 15 nowo wykrytych zakażeniach. Czy to zapowiedź początku kolejnej fali? Porównaliśmy dane z ostatnich dwóch tygodni. Porównując tydzień do tygodnia, ilość potwierdzonych testami zakażeń w województwie podlaskim spadła o około 25%. Jednak to najprostsze z możliwych, krótkoterminowe porównanie nie dowodzi, że nie wisi nad nami groźba rozprzestrzeniania się zakażenia. Eksperci biją na alarm, opierając się o znacznie większą ilość danych. Ich prognozy wskazują, że jesienią, w październiku i listopadzie, liczba nowych zakażeń może wzrosnąć w porównaniu z tą dzisiejszą ponad stukrotnie. Kilku ekspertów opierających się na profesjonalnych modelach matematycznych wskazuje, że dzienna ilość zakażeń późną jesienią może osiągnąć nawet 30 tysięcy. I jak uzasadniają, rok temu sytuacja epidemiczna kształtowała się podobnie. Okres wakacyjny dał chwilę wytchnienia, ale wkrótce po zakończeniu kanikuły dane w statystykach poszybowały mocno w górę. Dodatkowym problemem jest to, że jak zbadali naukowcy, aktualnie mamy do czynienia ze znacznie bardziej zakaźną niż pierwotny wirus, mutacją Delta. Tegoroczna jesienna fala zakażeń COVID-19 może jednak pochłonąć znacznie mniej ofiar. Od wielu miesięcy w Polsce trwa akcja masowych bezpłatnych szczepień. Do wakcyny jednak dość trudno przekonać rodaków. Liczne akcje tzw. antyszczepionkowców skutecznie odstraszają całkiem pokaźną grupę Polaków od poddania się tego rodzaju ochronie. W Suwałkach do dzisiaj wykonano 54 915 zastrzyków. Nie odpowiada to oczywiście liczbie zaszczepionych, bowiem istotna grupa skorzystała ze szczepień wykonywanych dwukrotnie. Według rządowych statystyk w Suwałkach w pełni zaszczepionych zostało niespełna 25 400 osób. To zaledwie 36,5% lokalnej populacji. Powiat sejneński również nie może pochwalić się znaczącą ochroną. Wykonano tam niespełna 12 tysięcy zastrzyków zabezpieczających w pełni 5605 osób, czyli zaledwie 28% populacji. W powiecie augustowskim przed ciężkim zachorowaniem na COVID szczepionką zabezpieczyło się 33% mieszkańców. Najgorzej wygląda sytuacja w powiecie ziemskim suwalskim. Wykonano tu 8523 szczepienia, co przełożyło się na ogólną liczbę 4077 osób w pełni zaszczepionych. W tym przypadku zaszczepiona populacja to zaledwie 11,5%. Dla porównania w Warszawie zaszczepiło się według najnowszych danych niemal 66% mieszkańców. O odporności zbiorowej na Suwalszczyźnie nie może być zatem mowy, jeśli na ewentualny jesienny lockdown rząd będzie kwalifikował poszczególne powiaty, biorąc pod uwagę ilość zaszczepionych, to już możemy być pewni, że na długo utkniemy w tak zwanej czerwonej strefie.